Witam serdecznie. Dzisiaj testujemy Renault Clio Grand Tour GT. Taka długa nazwa. I muszę przyznać, że jest to samochód z pewnym rozdwojeniem jaźni. Dlaczego? No, po pierwsze jest to Clio, a więc auto niewielkie, segment B. Z drugiej strony wersja Grand Tour oferuje naprawdę bardzo przyzwoity bagażnik, a więc daje sporo miejsca dla większej rodziny na wakacje. Z drugiej strony mamy tu przydomek GT, a więc oczekujemy całkiem sporo wrażeń sportowych. Tymczasem pod maską jest silnik 1.2, co prawda 120 koni, ale mimo wszystko przyspieszenie około 10 sekund do setki jednak do supersportowych nie należy. No i na końcu cena. Od samochodów z segmentu B oczekujemy atrakcyjnej ceny, szczególnie jeśli nie jest to wyraźnie segment premium. Tymczasem ceny Renault Clio Grand Tour GT zaczynają się od, uwaga, 70 tysięcy złotych. Przynajmniej tak znajdziemy w cenniku. Czy to dużo, czy to mało? Postaram się sprawdzić w naszym teście. Zapraszam do oglądania. Renault Clio Grand Tour GT wygląda bardzo dobrze. Niby to kombi, ale ten bagażnik został tak zgrabnie wpasowany, że na dobrą sprawę samochód niewiele odstaje, jeśli chodzi o poczucie takiej lekkości od swojego pięciodrzwiowego brata. Wystarczy spojrzeć na linię okien, która jest bardzo ciekawie poprowadzona. Klamka schowana w słupku C. Natomiast słupki zarówno B, jak i C są czarne i wygląda na to, że dach jakby był podwieszony w powietrzu. Pod odpowiednim kątem sprawia to naprawdę bardzo dobre wrażenie. Jeśli chodzi o akcenty związane z GT, to z przodu pod dużym logotypem mamy duży napis GT. Mamy też przeprojektowane zderzaki. Niewielki, ale jednak dyfuzorek z tyłu. No i oczywiście odpowiednie napisy również na tylnej klapie. Myślę, że każdy zauważy, że nie jest to zwykłe Clio. Maskę podnosimy z łatwością i gracją i pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę, to jest sposób wymiany żarówek, nie silnik jeszcze, dlatego że ciekawostką jest to, że z obu stron mamy w miarę łatwy dostęp tu od tyłu, ale oprócz tego jest taka gumowa klapka, po podniesieniu której dostajemy się bezpośrednio do wnętrza reflektora. Myślę, że przykład godny naśladowania. Teraz silnik. W związku z tym, że Renault Clio Grand Tour GT należy do katalogu Renault Sport, to mamy tu do wyboru tylko jeden silnik, mianowicie ten właśnie 1.2 o mocy 120 koni mechanicznych, dostępnych przy 4900 obrotów. Mamy też moment obrotowy 190 Nm, dostępnych od 2000 obrotów. Prędkość maksymalna 199, do setki czekamy 9,4 sekundy. I jeszcze ciekawostka, jeśli zdecydujemy się na Clio w wersji pięciodrzwiowej, to w tym katalogu Renault Sport znajdziemy mocniejszy silnik, niedostępny niestety w wersji Grand Tour, a mianowicie 1.6 o mocy z 200 koni mechanicznych. Dużo szybciej, dużo ciekawiej, ale jak mówię, niestety tylko w wersji pięciodrzwiowej. Natomiast jeszcze jedna ciekawostka w silniku, a dokładnie właściwie to na silniku, przejrzeliśmy mu bliżej i zobaczyliśmy dodatkowe akcesorium dostępne prawdopodobnie za dopłatą, a mianowicie kamień. Nie wiemy, jakim cudem kamień dostał się tu na silnik, czy ktoś jeździł tym samochodem w terenie i sprawdzał, jakie ma zdolności offroadowe. Tak czy inaczej, dodatek bardzo przyjemny, myślę, że dodaje co najmniej 15 koni. Zacznijmy od foteli, dlatego że są w wersji GT naprawdę bardzo mocno wyprofilowane, bardzo dobrze trzymają na boki i to warto odnotować. Warto też odnotować brak, kompletny brak regulacji odcinka lędźwiowego. Cała reszta reguluje się mechanicznie. Kierownicę regulujemy w dwóch płaszczyznach i mamy nad głową, no tak, ze 3 palce w wolnej przestrzeni, a więc ja myślę, że całkiem sporo jak na samochód tej klasy. Proszę bardzo, siedzę poprawnie i zobaczmy, ile miejsca zostało za mną. Od razu pokażmy, że szyba się nie schowała, całkiem sporo jej zostało i odtąd mniej więcej już zaczyna wystawać. Słupek C ukrywa sobie klamkę i zobaczcie, że za mną miejsca, szczerze powiedziawszy, zbyt wiele nie ma. Sam za sobą, dwumetrowiec za dwumetrowcem. No, powiem tak, zmieścić się zmieściłem, ale jest to kosztem tego, że kierowca przede mną siedzący niestety nie będzie miał łatwo, dlatego że moje kolano wbiło mu się w plecy, więc niestety nic z tego nie będzie. Nad głową też jest za mało miejsca, tutaj dach jest ładnie popadający, fajnie to wygląda z zewnątrz, natomiast niestety przekłada się na niewielką ilość przestrzeni nad głową, a więc ja się nie wyprostuję ani na wysokość, ani na długość. Jeśli chodzi o praktyczne rzeczy, mamy schowek w drzwiach, nie jakiś super głęboki, ale jednak jest. Mamy dwa schowki za fotelami.
Mamy tu również taki oto schoweczek na kubek. Proszę bardzo, tu są napoje. Tu jest natomiast całkiem szeroki, może nie wysoki, ale dość szeroki tunel środkowy, który będzie piątej osobie trochę przeszkadzał. Natomiast nie znajdziemy niestety podłokietnika. No i co jeszcze? Możemy wspomnieć też o tym, że niestety nie widzę tu żadnego źródła światła dla osób siedzących z tyłu. Sprawdźmy więc dumę Renault Clio Grand Tour, a mianowicie bagażnik. Bagażnik ma pojemność 443 litrów i jest to naprawdę dobry wynik, tym bardziej, że testowany przez nas niedawno Fremont, co do którego mieliśmy wątpliwości, jakie dokładnie ma parametry bagażnika, w końcu wyszło, że 540 litrów, a więc w sumie 100 litrów różnicy pomiędzy 5-metrowym wielkim Fremontem i takim segmentem B w wersji kombi, a więc myślę, że pojemność bagażnika naprawdę jest w porządku. Mamy tu po lewej stronie źródło światła, mamy tu jeden haczyk, mamy tu drugi haczyk, niestety nie znalazłem tu wyjście 12 V, a jeśli chodzi o roletę, to jej zamykanie wymaga pewnego skupienia, żeby trafić w te, naprawdę teraz się staram, te prowadnice, proszę bardzo, za trzecim razem trafiłem. Jeszcze parę słów na temat podłogi. Podłoga jest, składa się tu na pół, jest taka bardzo solidna i pod nią znajdziemy jeszcze całkiem sporej wielkości i pojemności schowek, także tu wszystko jest w porządku. Również tu mamy na końcu takie dodatkowe wypusty, które sprawiają, że kiedy złożymy oparcia tylnej kanapy, to spójrzcie, otrzymujemy w miarę płaską podłogę, więc no i przy okazji 1380 litrów pojemności, co też jest moim zdaniem bardzo dobrym wynikiem jak na samochód klasy segmentu B. Natomiast problem się pojawia, kiedy zechcemy ten podłogę bagażnika dać odrobinę niżej, bo ewidentnie konstruktorzy przewidzieli taką opcję, tylko że coś trzeba zrobić z tymi końcówkami, załóżmy, że w ten sposób, no i to już jest koniec. Jak widać, tej strony podłogi nie da się gdzieś tutaj niżej wsunąć. Efekt jest taki, że całkiem spory fragment tego bagażnika może się nie marnuje, no bo w końcu tu możemy coś włożyć, ale nie jest to tak do końca chyba przemyślane rozwiązanie. I jeszcze kilka uwag do bagażnika, a mianowicie po pierwsze mamy próg załadunku bardzo nisko, naprawdę bardzo wygodnie tutaj się ładuje bagaże. Druga sprawa to jest taka, że zwykle chwalimy auto francuskie za ten genialny pomysł, aby koło zapasowe wozić pod podłogą, czy właściwie pod podwoziem, co sprawia, że mamy możliwość wyciągnięcia tego koła, kiedy jedziemy na wakacje, mamy pełny bagażnik i możemy sięgnąć po koło zapasowe, nie wyładowując bagaży. Tymczasem zwykle jest tak, przykładowo w Citroenach, że dostęp do tego koła odbywa się tutaj przez odkręcenie śruby, która się znajduje tuż przy krawędzi bagażnika. Tym razem akurat tej śruby należy szukać na tyle daleko, że w zasadzie i tak wiązałoby się z tym, że niestety ten bagażnik trzeba opróżnić, aby się tutaj w ogóle dostać. A więc sprawa jest rozwiązana moim zdaniem w tym przypadku połowicznie. Z jednej strony fajnie, że to koło jest pod spodem, z drugiej strony i tak go nie wyciągniemy bez opróżniania bagażnika. I jeszcze jedna uwaga, mianowicie zamykanie bagażnika. Mamy tu dwa solidne uchwyty, ale moim zdaniem znajdują się one zbyt daleko od krawędzi klapy, co sprawia, że kiedy zaczynamy to zamykać, to szybciutko następuje kolizja tej krawędzi z naszą ręką, więc zamykanie bagażnika da się, ale nie jest tak bardzo wygodne. I jeszcze jedna sprawa, mianowicie podobnie jak w Renault Megane, które testowałem niedawno, tu mamy trójkąt, gaśnicę i apteczkę zapakowany w taką gustowną torbę z rzepami. Ale o ile w Megance musieliśmy tą torbę położyć wewnątrz bagażnika, który nie miał pod spodem jeszcze jakby drugiego, takiej piwniczki, do której mogliśmy to schować, i to musiało być co chwilę przekładane w prawo, w lewo, no to się kończyło niestety z mychaceniem podłogi, czy wykładziny bagażnika. Natomiast tu mamy ten poziom bagażnika, do którego zaglądamy rzadziej, a więc to samo rozwiązanie w Renault Clio Grand Tour staje się jak najbardziej praktyczne, bo te wszystkie gaśnice i tak dalej nie latają, są na swoim miejscu, a jednocześnie nie musimy ich co chwilę odrywać i przyklejać, dlatego że znajdują się po prostu pod podłogą.
O wnętrzu można mówić różne rzeczy, ale na pewno nie o to, że jest nudne. Zaprojektowane jest naprawdę z polotem, z pomysłem i tak, że przyjemnie się na to patrzy. Można zacząć choćby od tej konsoli centralnej, która jest z takim lakierowanym plastikiem, całe mnóstwo chromów naokoło. Nawet takie drobiazgi jak na przykład regulacja temperatury jest zrobione takim charakterystycznym, no nie wiem, położonym wykrzyknikiem, powiedziałbym. Wygląda to naprawdę ładnie. Idziemy dalej, zegary też są w takich dwóch wyraźnych tubach przepołączonych kolejnym takim fragmentem, który wyświetla różne informacje. Tam jest wyświetlacz elektroniczny, wyloty powietrza. To wszystko naprawdę wygląda bardzo ładnie. Mamy tu oczywiście mnóstwo akcentów również sportowych. Tu mamy Renault Sport, o którym wspominałem. Mamy tu wersję GT zaznaczoną przykładowo na kierownicy. Mamy również odpowiedni przycisk RS Drive. Mamy też na zagłówkach napis RS na samych fotelach. Możemy też sprawdzić, jak wygląda dobór materiałów wykończeniowych. Tu wszystko jest dosyć miękkie w dotyku, naprawdę przyjemne. Tu na daszku również, chociaż sam daszek widać, że nie jest spójny, jakby nie jest jedną całością z kokpitem, tylko jest osobnym elementem, który jak widać jest zbyt dobrze dokręcony. Nie jest, troszkę się rusza. Idziemy dalej, miękko, miękko. Tutaj boczki drzwi niestety są w całości twarde. Tu również twarde, pod łokciem również nie znajdziemy zbyt wiele pianki. Mamy tu może milimetr pianki i niestety twarde pod prawą ręką. W ogóle nie mamy podłokietnika, więc tu nie omówimy, że tak powiem, jego twardości bądź miękkości, ale jak już zaczniemy szukać, proszę bardzo, mamy tu również dwa miejsca uchwyty na kubki, chociaż można by powiedzieć, że to są takie bardzo skromne kubki, podobnie jak ten z tyłu. Tu mamy raczej espresso, tu mamy może podwójne espresso. Jeszcze jeden schowek dalej i taki już bardziej praktyczny schowek tuż przed drążkiem zmiany biegów. Mamy tu również wejście USB, wyjście 12 V, jak również taką bardzo przydatną i praktyczną kieszonkę na kartę. Oprócz tego możemy wspomnieć o manetkach zmiany biegów, mianowicie są one metalowe, przyjemne w dotyku, dosyć spore, więc jak mocniej przekręcimy kierownicę, no to może tego zabraknąć, ale generalnie możemy się tutaj bawić. Warto zwrócić uwagę, że tu po prawej stronie zrobiło się dosyć gęsto, zwróćcie uwagę, mamy tu sterowanie multimediami po prawej stronie, tu mamy inną dźwigienkę, no i do tego dochodzi manetka i robi się, jak powiedziałem, dosyć mało miejsca. Jeśli chodzi o samą kierownicę, jest wygodna, taka fajna, sportowa, natomiast obsługa tempomatu zajmuje całą kierownicę, co też mogło być moim zdaniem rozwiązane troszkę lepiej. Wszystkie przyciski sprowadzają się do właśnie obsługi tempomatu, który włączamy tu na tym tunelu centralnym, który, no nie wiem, czy to jest optymalne rozwiązanie, w Megane mi się to nie spodobało. Tutaj powiedzmy, że przemilczę. Natomiast próbowałem też uruchomić obsługę głosową i po naciśnięciu dostałem dokładnie ten sam komunikat, który widziałem w Megane, czyli nadal trwa ładowanie rozpoznawania głosu. To samo było w Megane i też czekałem 2 dni, nic z tego nie wyszło i tym razem też nie będziemy już czekać. Jeszcze test solidności montażu drzwi, możemy tu szarpnąć za uchwyt, proszę bardzo. Minimalne jakieś skrzypy, to delikatnie się ugina, ale naprawdę źle nie jest. Jeśli chodzi o takie elementy mniej lub bardziej solidne, to warto zwrócić uwagę w mniejszym stopniu może, ale jednak na to, jak działa to pokrętło. Stawia taki dosyć niepewny opór i chodzi i widać, że ono się rusza tutaj na tym kółku i to te luzy jakby powodują, że to nie chodzi tak fajnie jak w innych samochodach, gdzie czuć każdy kolejny skok. Natomiast jeszcze gorzej jest niestety z samym tutaj lewarkiem, bo mamy niestety dość wyraźne takie opory po przyłączeniu i te przyłączenie, takie kolejne pozycje nie są jakieś pewne. Również tutaj przełączenie w tryb manualny stawia taki dosyć duży opór i w ogóle cała jakby jakość montażu tego elementu pozostawia wiele do życzenia. Tutaj mamy przycisk do naciśnięcia za każdym razem, kiedy zmieniamy bieg i on cały chodzi na prawo, na lewo, dosyć sporo hałasów wydaje i nie sprawia wrażenia jakiegoś takiego solidnie
zmontowanego. Na daszku znajdziemy lusterko, natomiast nie znajdziemy podświetlenia, nie ma tu też jakiegoś schowka na okulary. Natomiast na koniec zostawiłem pochwałę dla systemu AirLink, który co prawda nie ma tu pokrętła, gdzieś pod ręką wszystkim się steruje. Tu trzeba tą rękę wyciągnąć, żeby sięgnąć do przycisku tu Home, ale ekran jest dotykowy, wszystko jest, działa zupełnie taki logiczny, bardzo łatwy do zrozumienia sposób. Wszystko działa dosyć szybko. Warto zwrócić uwagę na to, że ten system jest przede wszystkim w standardzie i to, że za 1000 zł możemy dokupić coś, co się nazywa RS Monitor i po jego uruchomieniu możemy tu na przykład przeglądać różnego rodzaju informacje na temat naszych osiągów na torze. Proszę bardzo, możemy coś wystartować, możemy zatrzymać, możemy przełączyć na następne pozycje, a tych pozycji nie brakuje. Tu mamy jakieś statystyki, tu mamy dalej informacje o ciśnieniu, o temperaturze. Idziemy dalej, mamy kolejne ciśnienie turbo, mamy temperaturę poboru powietrza, dalsze statystyki, już nie będę wszystkiego wymieniał. Jeszcze więcej statystyk, tu mówimy o pomiarach tak naprawdę osiągów tego samochodu. Mamy tu miernik przeciążeń, prawo, lewo, przód, tył, więc naprawdę możemy całkiem sporo poklikać i posprawdzać. Tu mamy wykresy momentu i mocy. Idziemy dalej. Mamy tu nawet taką bardzo prostą wizualizację tego, jak działa dwusprzęgłowa skrzynia biegów w tym samochodzie. Idziemy dalej. Na koniec mamy informację o USB. I wracamy do punktu wyjścia, więc informacji dodatkowych jest całkiem sporo i moim zdaniem zabawka jest chyba warta tego 1000 zł, bo można sporo się z tego dowiedzieć. No ale jak moglibyśmy pominąć temat symulacji dźwięku wewnątrz samochodu, a więc naciskamy tu taką gwiazdkę i pojawia się temat Air Sound Effect. O co chodzi? Po naciśnięciu mamy do wyboru motocykl GP. Tak, 1-2 pod maską, a popatrzcie, jak to brzmi. Idziemy dalej. Laguna Coupé. Idziemy dalej. Clio V6, come on. Idziemy dalej. Clio Cup. No i uwaga, Viva Stella, cóż to jest? No dobra, a to? Strasznie odpustowe, to nie, to dziękujemy. Momencik, czy ja to zostawiłem? Tak, teraz tak będziemy jeździć. Nie, to dziękuję. To ja wolę może Lagunę Coupé. I jeszcze mamy właśnie drugą opcję, Air Sound Effect RS. A tu mamy Renault Sport Clio Cup. Szczerze powiedziawszy niewiele. Co tu robi Nissan GT-R? Ach tak, Renault. Gramy. Nie, to jest chyba to samo. Tu trzeba chyba najpierw włączyć. A, teraz. Dobrze, idziemy tu. Renault Clio Cup. Alpine. Renault 8. No i przebój wszechczasów. Lecimy na Marsa. Dobrze, no to moim zdaniem zabawa jest ciekawa i warto coś takiego przetestować, a nuż któryś z dźwięków zaproponowanych tutaj przez producenta przypadnie Wam do gustu. I jeszcze jedną uwagę, również nawiązując do Renault Megane testowanego niedawno, a mianowicie tam zwróciłem uwagę na to, że kiedy nie mamy włączonego silnika, to nie możemy sterować elektrycznymi szybami i w Clio jest podobny, no raczej nie nazwałbym tego cechą, to jest problem, dlatego że czy właśnie zgasiliśmy silnik, czy właśnie chcemy go odpalić, dopóki on nie zostanie włączony, szyby elektryczne niestety nie działają. Proszę bardzo, włączamy silnik, dopiero wtedy zaczynają działać. Gasimy silnik i
koniec. Przestają działać po sekundzie, po zgaszeniu. I podobnie jak w Renault Megane, możemy pochwalić Renault za to, że kluczyk sam zamyka samochód, kiedy zaczynamy od niego się oddalać, czyli trzaskamy drzwiami, nic nie musimy naciskać na kluczyku i proszę bardzo, samochód sam się zamyka. Oczywiście może to mieć swoje wady, takie, że na przykład ja idę zapłacić za parkowanie, dzieci zostają w samochodzie i zostają uwięzione, za chwilę włączy się alarm, bo dzieci się ruszają, mamy tam czujniki ultradźwiękowe i może alarm się włączyć. Są plusy i minusy. O wrażeniach z jazdy Renault Clio Grand Tour GT najchętniej zacząłbym od opowiadania, jak brzmią te wszystkie dodatki dźwiękowe w trakcie jazdy. Generalnie wygląda to tak, że, a właściwie brzmi to tak, że ja robię to wrażenie na postoju, tak jak pokazywałem, ale kiedy zaczniemy już jechać, szczególnie na długą trasę, to szczerze powiedziawszy dosyć szybko zaczyna to przeszkadzać. I no, nie mówię już o takich kosmicznych przebitkach, ale jak wyłączymy tak naprawdę wszystkie te efekty, to się nagle okazuje, że silnik brzmi naprawdę nie najgorzej. Więc ja osobiście wyłączam wszelkie dodatki i jeżdżę na oryginalnym dźwięku silnika, który w zupełności wystarcza. Natomiast sam silnik, czy on wystarcza do jazdy? Do jazdy po mieście? Owszem. Natomiast jeśli chcemy być zawsze pierwsi na światłach albo pokazać, że ten znaczek GT na grillu nie jest tu przypadkiem, to możemy czuć pewien niedosyt. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze deklarowane przez producenta 9.4 do setki bardzo trudno osiągnąć. Ja szczerze powiedziawszy próbowałem kilkukrotnie i udało mi się to zrobić w okolicach 11-12 sekund. Nawet nie zbliżyłem się do dziesiątki. Co prawda tu mamy własny sposób na pomiaru startu do setki i on przekłamuje około pół sekundy na korzyść Renault. Driftbox podaje nieco gorszą wartość, ale nawet zapominając o tym, że mamy tu delikatne przekłamanie, tu nawet sam miernik wewnątrz komputera pokładowego nigdy nie zbliżył się do obiecanego przez producenta wyniku 9,4 do setki. Za to winą największym stopniu obarczałbym skrzynię biegów. Niby mamy tu nowoczesną dwusprzęgłową skrzynię biegów, która radzi sobie, jeśli chodzi o czas zmiany przełożeń, doskonale jak to dwusprzęgłowa skrzynia biegów. Również kiedy zaczynamy zmieniać biegi ręcznie tu pod kierownicą, to wszystko to działa dość sprawnie. Natomiast niestety start z miejsca jest w tej skrzyni bardzo, bardzo taki ospały. Teraz możemy się na chwilę zatrzymać i dodajemy na maksa gazu. No i teraz zaczynamy jechać dopiero 30. A więc start zabiera temu autu tyle czasu, nawet kiedy próbujemy to robić delikatnie, przyhamowując na początku, żeby wkręcić to auto na obroty, to nic nie pomaga. Zawsze ten start sprawia, że wynik pomiaru do setki jest niestety bardzo, bardzo marny. Jak na GT. Nawet kiedy włączymy tu przycisk między fotelami, mamy tu przycisk pod prawą ręką RS Drive, to niestety i wtedy wynik się absolutnie nie poprawia. Zmienia się oczywiście reakcja skrzyni biegów, bo ona przytrzymuje obroty na nieco wyższym poziomie i nieco później zmienia biegi. Zmienia się również reakcja silnika na wciśnięcie pedału gazu. Zmienia się również, bo robi się taki przyjemnie ociężały układ kierowniczy. Nieco inaczej pracuje też ESP, ale zasadniczo, jeśli zależy nam na starcie do setki, to niestety nawet w tym trybie sportowym wciąż będziemy nieco wolniejsi niż to, co obiecał producent. Pomijając brak tych takich sportowych obiecanych wrażeń w trakcie jazdy, to należy zdecydowanie pochwalić Renault Clio Grand Tour GT za to, że ma fantastyczne zawieszenie, które jest na tyle komfortowe, bo auto naprawdę tak po francusku pokonuje nierówności. No może nie jest to takie płynące, tak jak ostatnio Fiat Primont, ale kompromis jest naprawdę genialny. Dobrze pokonuje nierówności, a jednocześnie auto jest na tyle dobrze zawieszone, że w zakrętach radzi sobie bardzo dobrze, bardzo pewnie, pokonuje je neutralnie i naprawdę można by było się tym samochodem nieźle bawić na zakrętach, gdyby nie ESP, które nawet w trybie sport ponownie interweniuje nieco za wcześnie i tak naprawdę bardzo szybko gasi i tak, jak widać, nie do końca wystarczającą moc silnika,
co sprawia, że samochód w zakrętach no, nie daje się jakoś tak bardziej intensywnie poprowadzić. Tak więc samochód ma całkiem sporo zaznaczeń naokoło, że jest to auto aspirujące do miana auto sportowego, natomiast w praktyce raczej należy się skupić na tym, że jest to auto miejskie z takim nieco większym niż inne auto sportowym zacięciem, ale przede wszystkim jest to auto jednak do spokojnej, może nieco szybszej, ale jazdy po mieście. Moi drodzy, zrobimy teraz test zwrotności. Mimo że jesteśmy w Warszawie, kiedyś zmierzyliśmy szerokość naszej drogi. Wynosiła ona i wciąż pewnie wynosi 9 m 60 cm. Zmierzyliśmy to tu na parkingu i od tej linii tutaj miejsca parkingowego, przy której przedłużeniu, jak widać, stoimy krawędzią prawych kół, do tej linii, przy której, jak widać, tam jest położona miarka, dokładnie jest od tej linii do linii 9 m 60 cm, a więc sprawdźmy, jak bardzo zwrotny będzie Renault Clio Grand Tour. Co prawda producent nie chwali się wynikami, a przynajmniej nie udało nam się łatwo znaleźć wynikami, jeśli chodzi o średnicę zawracania, więc pozostaje nam tylko sprawdzić na własną rękę, co z tego wyniknie. Proszę bardzo, stoimy obróceni o 180 stopni i jak widać odstęp pomiędzy tutaj linią a kołami jest całkiem spory, a więc moim zdaniem wynik jest bardzo dobry. Sprawdźmy teraz widoczność. Słupek A jest dość gruby i jest pochylony pod takim kątem, że zajmuje moim zdaniem troszkę za dużo miejsca. Mamy tu co prawda takie okienko, które ułatwia manewrowanie. Lusterko jest dosyć kompaktowe, ale jest w zupełności wystarczające. Górna krawędź szyby jest wysoko, natomiast lusterko jest już obniżone na tyle, że zdecydowanie tu z mojego punktu widzenia przeszkadza przy obserwowaniu tu na godzinę pierwszą. Na godzinę drugą ten słupek A paradoksalnie już tak dużo miejsca nie zajmuje. Mamy tu bardziej widoczne to okienko. Być może to sprawia, że ogólnie wrażenie z tej strony jest lepsze. Idziemy dalej. Mamy duże dosyć okienko pomiędzy słupkami C i D. I jeśli chodzi o widok do tyłu, to mamy niemal pionowo postawioną szybę, a więc myślę, że tu widoczność również jest w porządku, chociaż ta szyba jest tak ładnie zaokrąglona, co wygląda dobrze, ale nieco ogranicza widoczność na parking. Jeśli uruchomimy silnik, to po włączeniu biegu wstecznego znajdziemy tu obraz z kamery cofania, która jest dostępna co prawda za dopłatą, jako jedna z niewielu bardzo rzeczy w tym samochodzie za dopłatą. Mamy tu dosyć wyraźną informację o tym, co ta kamera widzi, jak również tutaj dane z czujników. Natomiast po skręceniu kierownicy, jak widać, obraz na ekranie również się zmienia. Widać te podstawowe gabaryty, ale widać też trajektorię cofania, więc zrobiony to jest naprawdę bardzo przemyślany sposób. Sprawdźmy teraz, jak gra system audio. Tu mamy taki dumny napis Bass Reflex na głośnikach, więc wkładamy naszego gumowego pendrive'a. USB wykryto, USB połączono. Wszystko wygląda na to, że działa bezproblemowo i chyba możemy już słuchać. Chyba tak. Możemy wybrać teraz może tak. Multimedia. Media. USB. USB. I rzeczywiście coś tu gra. Możemy to przestawić na coś innego. Proszę bardzo. Włączyłem 100% głośności i kompletnie nie czuć tu jakichkolwiek zniekształceń czy jakiegoś charczenia. Wszystko gra tak jak należy, a jakość dźwięku jest naprawdę bardzo dobra. Jedyne, na co mógłbym chyba ponarzekać, to jest to, że po wejściu do ustawień nie mamy tu możliwości regulacji tonów średnich. Mamy tylko niskie i wysokie. Oprócz tego mamy tu wzmocnienie tonów i inne ustawienie. Tutaj w tonach niskich, wysokich mamy też predefiniowane ustawienie typu pop rock, klasyka, jazz, neutralne, albo też właśnie nasze ręczne. Te ręczne możemy niskie jeszcze podbić. Posłuchajcie, jak to brzmi po podbiciu.
moim zdaniem zakres regulacji jest w porządku, to co słyszymy jest również w porządku, a po podbiciu tonów niskich naprawdę zaczyna tutaj być dosyć tak przyjemnie głośno. Sprawdźmy teraz wyciszenie na postoju, mamy wyłączoną klimatyzację, wyłączone również wszelkie dodatki tu do dźwięku silnika. ...42,9. Wyciszenie do 90. ...72,5. Wyciszenie przy 130. ...71 równe. Reflektory przednie i LEDy. Wygląd lamp z tyłu. Test podświetlenia w nocy tym razem robimy za dnia, ale widać podstawowe elementy podświetlone, więc po zajęciu miejsca mamy podświetlone zegary i świeci się również przycisk start-stop. Po jego naciśnięciu uruchamiamy i możemy włączyć tu światła i teraz widzimy dokładnie, co jest podświetlone. Mamy podświetlone przyciski na drzwiach, mamy podświetlone tu przyciski pod kierownicą. Na samej kierownicy, jak widać, przyciski podświetlone niestety nie są. Tu po włączeniu ekran się rozjaśnia dosyć wyraźnie, ale nie bije po oczach. Idziemy dalej. Tu wszystkie niezbędne przyciski również są ładnie podświetlone i mamy tu dodatkowe przyciski między fotelami, również są podświetlone. Teraz ceny. Ceny są ciekawe, dlatego że, jak powiedziałem na wstępie, 70 tysięcy za Clio w wersji kombi to jest relatywnie dużo, ale jeśli nie musimy kupować mocnej wersji, to za najtańszą wersję zapłacimy 44 tysiące 500 zł. To jest uczciwa cena jak za segment B. Jeśli chcemy kupić Clio w wersji z najmocniejszym silnikiem diesla i z najwyższym wyposażeniem, to zapłacimy około 20 tysięcy więcej, 66 600 zł. Natomiast jeśli chcemy wejść właśnie w ten mocny silnik i znaczek GT, no to niestety 70 tysięcy do wydania. Czy to jest dużo? No, powiedzmy, że zależy, jak na to spojrzymy, bo z drugiej strony ten samochód ma na wyposażeniu praktycznie wszystko, co się da. Nawet mapę, no mamy nawet nawigację, mamy również w cenie, do dopłaty jest w zasadzie tylko kamera cofania i pewne sportowe funkcje w komputerze pokładowym. Jeśli porównamy cennik Clio Grand Tour GT z innymi markami, to przykładowo Seat Ibiza STFR z mocnym 150-konnym silnikiem 1.4 kosztuje 72 400 zł, więc niewiele więcej od Renault, ale daje 30 koni więcej. Natomiast jeśli porównamy to przykładowo do Skody Fabii w wersji RS i w wersji kombi, to będziemy mieli cenę jeszcze o 1000 większą, ale będziemy mieli 60 koni więcej, 60 Nm więcej i jeden bieg więcej w skrzyni biegów DSG. No i mamy na parkingu kolejny twardy orzeszek do zgryzienia, dlatego że podsumowanie takiego samochodu o cenie 70 tysięcy złotych nie jest proste. Mamy tu segment B, więc jeśli chodzi o przestrzeń, za 70 tysięcy złotych z pewnością znajdziemy auto, które będzie bardziej pojemne. Tu co prawda bagażnik oferuje naprawdę przyzwoitą ilość miejsca, ale przestrzeni z tyłu już tak wiele niestety nie ma. Jeśli popatrzymy na osiągi, no to w cenie 70 tysięcy złotych zapewne znajdziemy nie jeden samochód, który będzie przyspieszał lepiej do setki. Natomiast jeśli popatrzymy na oszczędność, no cóż, nawet ten sam samochód w porównywalnej cenie z silnikiem DCI pod maską będzie palił dwukrotnie mniej w mieście, a więc również pod tym kątem jest problem z jakimś wyraźnym pokazaniem, że ten samochód jest zdecydowanie wart uwagi. Czym więc wygrywa Renault Clio Grand Tour GT? No, bez dwóch zdań, świetnym zawieszeniem i świetnymi wrażeniami z jazdy. Bez dwóch zdań, bardzo ciekawym designem, który przyciąga uwagę, świetnymi fotelami w środku, ale pamiętajmy cały czas o tej cenie, 70 tysięcy złotych. Czy to wszystko wystarczy, aby wyłożyć taką kwotę za ten samochód? To już pozostawiam Wam.